Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale, witamy Was my oraz nasze brwi. Jeżeli Was coś dziwi, to tak, byłyśmy pierwszy raz na laminacji, więc tak, to się pewnie jeszcze trochę wybledzi. Tak, bo to jest dzień po. Dzień po, ale spróbowałyśmy, więcej informacji na naszym Instagramie, na stories, na pewno tam się wypowiemy, więc zachęcamy do obserwowania nas tam. A dzisiaj haul kosmetyczny. Dawno takiego nie było, pokażemy Wam, co nowego pojawiło się u nas w kosmetyczkach, w naszych domach, bo jest tak trochę domowo... Włosowo, twarzowo, cieleśnie, wszystko. Tak, i wszystko skokolity. Wszystko skokolity. Zaczynamy! No właśnie, pierwsza rzecz. Jestem ciekawa. Coś, co ja bardzo cudownie, przepięknie zgapiłam od Mar. A ja później zgapiłam od Ciebie, że Ty zgapiłaś też. To w zasadzie podwójne zgapienie. Tak. Ale nie zgapienie, jeśli chodzi o wybór, bo jest to naprawdę bardzo dobry wybór szczotki, czyli absolutny hit, który został już zdenkowany przez Mar i zakupiona kolejna, a tu jeszcze kolejna. Szczotka Olivia Garden i to jest ten Finger Brush. Tak jest. Mimo, że ja mam włosy krótsze, cieńsze, tak. I podejrzewam, że dla mnie teoretycznie starczyłaby jakby mniejsza jeszcze jakaś wersja. To z drugiej strony tę mniejszą szczotkę już mam i bardzo lubię inną z włosia dzika, a tej potrzebowałam właśnie takiego szybkiego rozczesania albo wczesywania na przykład jakiejś odżywki. Wtedy wiecie, no większą powierzchnię, szybciej mogę to zrobić, a jest naprawdę bardzo lekka, wygodna. No i teraz wprowadzone, nie wiem czy od jakiegoś dłuższego czasu, w każdym razie dopiero zauważyłyśmy. Tak, bo są różne wersje kolorystyczne. Tak, i ja pici sobie wybrałam. Ja lawenda. Tak. Jakoś tak wyszło, ale stwierdziłam, że chcę mieć zapasową, bo są tak piękne kolory, a podejrzewam, że one się szybko wykupią, bo te kolory są naprawdę ładne, a ta szczotka jest też takim hitem sprzedażowym w internecie, więc no jeżeli jeszcze jej nie macie i szukacie czegoś, co będzie naprawdę kozacko rozczesywało włosy i jednocześnie je wygładzało, to bardzo polecamy. Ja w ogóle tylko taki jeden fun fact. Ostatnio widziałam gdzieś w internetach, że ktoś pokazywał, że jeżeli macie mocne kołtuny gdzieś, to żeby nie czesać w tę stronę, tylko czesać w tę stronę. I faktycznie zauważyłam, że w tę stronę są zawsze poukładane włosy, widzisz, prosto, a nie w tę, a w tę stronę są potagowane. I naprawdę powinno się tak czesać. I to jest naprawdę hit, sprawdziłam to, że jak miałam pokołtunę. Nawet nie potrafiłam się czesać, rozumiecie to? Piękna sprawa. To co, przechodzimy do naszego hitu? Tak, chcesz to naprawdę zakładać teraz? Na co? Jak ja to zobaczyłam, to ja mówię, no ja muszę to, my musimy to mieć. I to w ogóle jest do olejowania, ale też takiego do wysuszenia włosów. Czepki. Trust my sister. Trochę byśmy chciały gotować. Jak dzieci z lat jakichś takich 20, które kładą się spać. Tak się trochę... A ja jak Greg Smith. Też. To są, słuchajcie, czepki. Ale dobra, to mają takie śmieszne kształty. Ale to jest w ogóle świetna sprawa, bo wydaje mi się, że to jest dużo łatwiejsza opcja, kiedy właśnie chcecie właśnie te włosy naolejować, zamaskować i spowodować, żeby to odżywienie było jeszcze głębsze, żeby właśnie nałożyć coś, co będzie utrzymywało ciepło na Waszych włosach, żeby łuski były otwarte, żeby przyjmowały te wartości odżywcze, a zdecydowanie przez to, że to jest taki materiał, który jest milszy, no i też stworzony przez markę włosomaniatkową. Trust my sister, no to wiadomo, że to jest materiał, który tych włosów też nie będzie niszczył. A to jest naprawdę ładnie wykonane. I ta kartka jakoś tak, wiecie co, nie wiem. Myślę, no, że takie nawet... lata, właśnie taki retro styl. Tak, ale ja myślę też, że nawet nie do samego olejowania, bo wiem, że to jest mi do tego przeznaczone, żeby tam to ciepło zatrzymać, ale nawet jak już będę miała umyte włosy, zamiast turbanu robić sobie z tego, z ręcznika, to mogę to i to też odgarnie mi włosy i mogę być makijaż. Tak, to też naprawdę prawda. Kozackie. I bardzo. Jeszcze były chyba dwa inne kolory, ale no my postawiłyśmy na taką klasykę, więc no fajny gadżet i myślę, że też fajny pomysł na prezent. Z tą szczotką? O, rewelacja. No, rewelacja. No to co teraz? Co teraz, Karolina? To może skoro jesteśmy już przy takich gadżetach, to ja pokażę Wam najnowszy gadżet Face Roll, bardzo ładny, zapakowany z Fellove. Jeszcze go tutaj nie używałam, ale jest zdecydowanie przepiękny, różowy. Jasnozielny mam, ale już jest taki, wiecie, sfatygowany. Stwierdziłam, że też to nie była wtedy najdroższa inwestycja, więc warto zaopatrzyć się w nowość. Więc tak, lubię to, bardzo to lubię, często to wykonuję zarówno na twarzy, ale szczególnie uwielbiam pod oczami. Kocham to.
kocham to, no przejedź sobie, przejedź sobie. Tak? A w tym wydaniu to też jest moim zdaniem rewelacyjna opcja na prezent. To naprawdę chodzi. Tak, to jest cudowne. No i teraz makijaż jest przyjemny. Tak, to ratuje życie. Tak, żeby uklepać makijaż, tak jak wam się coś roluje, to dorolujcie. Ale pakowanie ciasta. Ale pakowane, to trzeba, to na zbliżenie. Tak, tak. Przepiękne. Więc jako prezent też super. Nie, no, Boże, tak, no. Dobrze, to co? To może, słuchajcie, jak już przy tych brwiach jesteśmy, to myślę, że chcemy jeszcze mocniej na przykład je zrobić. Nie, no to po prostu mydełko do stylizacji brwi marki Lash Brow. I no ja tak trochę już poużywałam, Karolka też. I zakocham zapach w ogóle tego. To jest zapach landrynki, jakiś taki bardzo przyjemny. Albo galaretki. No tak. Taka galaretka. Tak. No, przepięknie. Musicie to mieć po prostu, bo to naprawdę pięknie stylizuje brwi, utrzymuje je ładnie w takiej pozycji przyklejonych do skóry, ale w takim kształcie jak chcecie. Taka trochę laminacja właśnie bez laminacji. Tak, i naprawdę robi robotę. Ja lubię to mydełko nałożyć, a później jeszcze potem delikatnie przejechać sobie jakimś cieniem czy czymś takim, bo czuję, że mniej się wtedy te moje brwi błyszczą. Bo unikam trochę takiego efektu mocno błyszczących, bo mam wrażenie, że jak już są i tak wyczesane i wylaminowane, to jeszcze tak błyszczą. To, że jest, wiecie, włosy, brwi i nic innego. Tym bardziej bez makijażu jak jestem, nie? Jeszcze tak na początku. No to jest zawsze, to jest szok. To jest lepiej szok. Jak zrobicie laminację, ciężko położyć spać makijaż. Tak, ja myślę, że mogłybyśmy tak totalnie przewrotnie pójść w świece. A dobrze. Bo zaczyna się teraz sezon już taki typowo letni, więc te zapachy też się w naszych domach zmieniają. Tak. Karolinko. U mnie a propos, Sunny Daydream, czyli jaki candle i taka... No taki bardzo świeży zapach, kwiatowy bardziej bym powiedziała. To jest taki, uwierzyłabym, że są takie perfumy gdzieś. Tak, także taki perfumowany, ale nie taki przytłaczający, tylko właśnie taki bardziej świeży, także lubię je też dlatego, że nie tylko ładnie pachną, ale też po prostu są fajną ozdobą. Tak, dokładnie. U mnie dwie świece, ale dlatego, że jedna leci do mojej mamy i to jest świeca Homemade Herb Lemonade i no pachnie tak mocno cytrusowo, ale... Czuję, że ten zapach będzie pasował po prostu do domu moich rodziców, pewnie tego w lesie, tam, żeby tak pachniało tak domowo, herbatką, tak sielsko i no ten kolor też jest taki bardzo letni, a u mnie w domu Woodwick to jest no ta marka zapoczątkowana przez Karolę, ja idę mocno w nią dlatego, że no po prostu te zapachy są ultra intensywne i znowu to było ryzyko, bo jednak Woodwick jest bardziej ryzykowny w zapachach. To są, tutaj możecie trafić na takie zapachy, które są takie kontrowersyjne. Jak miałam dwukrotnie już taki przypadek. Jak ten cmentarz, co nam się wydawało, że tak, to nie było dobre. Ale z drugiej strony, jak ona już została odpalona, jak przyszłam do ciebie, to naprawdę to był już. Nie, to na pewno nie był to cmentarz. Tak, bo jednak bardziej intensywnie jest, kiedy powąchasz sam wosk, niż kiedy on się rozpyli w powietrzu. Rozpyli, no wiecie, co, rozdymi, obrze, tak? I to jest coconut and tonka. Łąka? To jest jakaś roślina? Łąka? Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Ja też od razu tak, łąka, no dokładnie. Ale to jest naprawdę taki kokos, bardzo przyjemny. Ja to bym porównała do zapachu Raffaello. Trochę pobudza apetyt, więc bym uważała, bo naprawdę teraz ma się chodzić na coś słodkiego. Ale jest przepięknie, tak lubię tak kokosowo. Właśnie tak bardziej pina colada, te bajery, szmery. Mam nadzieję, że lato tutaj naprawdę będzie przyjemne w tym domu razem właśnie z taką świeczką. I już była odpalana. I naprawdę, no to jest jakoś level high. Yankee Candle i Woodwick robią coś takiego, że naprawdę nawet jak już zgasicie, to ten zapach jeszcze się bardzo długo utrzymuje, czasami nawet na poduszkach, na meblach, że one wchłania się właśnie tak pięknie, tak jakbyście coś gotowały, nie? Jak się gotuje, to też te zapachy zostają. Tak, chociaż ja też właśnie na przykład lubię je mieć otwarte na przykład w łazience, bo one też bez nawet odpalenia potrafią, że tak powiem, ten zapach super delikatnie wypuścić. Tak. Więc ja już to teoretycznie tego nie czuję, ale wiem, że jak ktoś wchodzi o, na przykład do Yankee Candle, jak ładnie pachnie, tak się zastanawiam, a okej, to Yankee Candle po prostu otwarta, nie odpalona, a skoro jesteśmy przy wielkich gabarytach w tym zamówieniu, to... I przy łazience. I przy łazience, to mokosz i tym razem naprawdę gigantyczna sól naturalna z Morza Martwego. Ja lubię też czasem korzystać z wanny nie tylko w formie takiego typowego relaksu, ale właśnie wspomagając się przy tym, żeby to była na przykład jakaś sól, która jest też, ma swoje jakby działanie zdrowotne. I ta jak najbardziej też właśnie zmiękcza skórę. Oczywiście ta kąpiel dzięki temu jest też taka jeszcze mocniej relaksująca właśnie, bo Wasze ciało po prostu wypoczywa. A zawsze to jest
jest jako taka baza, a do tego w sumie od razu powiem, dodaję różne jakieś takie dodatki, które po prostu albo tę wodę mają mi urozmaicić kolorystycznie, żeby ta kąpiel była jeszcze właśnie wizualnie fajna, albo też przede wszystkim oczywiście zapachowo. I tutaj po prostu kule, które też tak naprawdę umilają nie tylko samą kąpiel, ale to, że trzymam je w takim pojemniku, który jest na wierzchu w łazience, więc to po prostu zdobią. Także tutaj proszę bardzo, miłość do wanny będę wyznawać na pewno. Tu jest jakiś... Biglama mama, tutaj mamy Rainbow, chmurkę. Naprawdę, no cudowne, cudowna sprawa i to, te rozmiary to są kule, które możemy oczywiście podzielić. Niepotrzebne jest nam wrzucać taką całą wielką, spokojnie wystarczy tylko odrobinka. Chyba, że lubicie zaszaleć. Chyba, że lubicie zaszaleć i będziecie tam leżeć bardzo, bardzo długo. Bardzo długo, zachęcam, ale tak, kule i sól to są dla mnie, to jest jakby idealne kombo do takiej fajnej kąpieli, która właśnie też będzie pielęgnować i relaksować i umilać wieczór. Tak, w ogóle te kule też fajnie barwią wodę, nie? To też super wygląda. No dobra, ja w końcu trafiłam, bo już naprawdę to była próba i pierwsza, żeby trafić nieudana na balsam do ciała marki Nature Queen, ale trafiłam na masło nieświadomie. Wciąż je mam, zużyłam do połowy, ale jednak czuję, że ta konsystencja twardsza zniechęca mnie do tego korzystania, więc w końcu sięgnęłam po balsam o zapachu, czy w ogóle no, też składzie bambus, które Karola pierwsza raz pokazała na naszym kanale i ja się zakochałam w tym zapachu i też w tej konsystencji właśnie też takiego miodu, takiego świec z wosku. Bo ona teoretycznie jest, wiecie, biała i taka jak dotkniecie dość śmietankowa, ale jak ją rozsmarowujecie, to bardzo szybko zamienia się w coś niewidzialnego, żelowego, kojącego, aloesowego. Naprawdę jest cudowny. Tak, i ten zapach jest też przekozacki i no, ja nie jestem totalnie balsamowa, więc to jest naprawdę wyjątek, że ja kupuję balsam. Tak naprawdę mam jakiś żel i po prostu on nawilża i jest spoko, a tutaj miałam ochotę i tak jak zapowiadałyśmy w czerwcu, spróbujemy zacząć to wyzwanie balsamowe, więc jeżeli po nas po raz kolejny na Instagramie nie obserwujecie, to zachęcamy, bo tam będziemy to czyniły. Ale będziemy jeszcze próbowały. Dajcie znać, czy się na to piszecie. Warto o tym wspomnieć, żeby połączyć balsamowanie z piciem wody. Tak. Chcemy to zrobić, bo obie mamy z tym problem, więc musimy się motywować. Więc, jak macie ochotę, to dokładnie, to też podwójnie to zróbmy. Czyli takie nawilżenie od środka i z zewnątrz, podwójne. I tutaj jeszcze chciałam tylko pokazać Ministerstwo Dobrego Mydła. To jest mydło hibiskus. I teoretycznie, no wiadomo, super będzie się sprawdzało jako mydło ozdobne też w łazience do mycia rąk i tak dalej, ale ja, to jest moje jakby druga, kolejna sztuka. Pierwsza prawie zdenkowana, ale nie w myciu rąk, tylko do mycia pędzli. I to jest po prostu przekozackie mydło, które pięknie nawilża włosie, nawet jeżeli jest syntetyczne, to czuję różnicę, że bardzo, bardzo fajnie też doczyszcza takie bardzo zastygające podkłady, korektory. Wow, plus też mam takie wrażenie, że to co mówiłam Karoli w ogóle przed nagraniami, że czuję, że tym czym myję pędzle i później nakładam na twarz właśnie tym pędzlem cokolwiek innego, że nie powstają mi żadne wypryski. A czasami wiecie, ja na przykład jestem totalnie antyfanką używania olejków do mycia pędzli, wiem, że one są jakieś takie te z różnych drogerii polecane, ale u mnie to się kompletnie nie sprawdzało, bo czułam, że mi powstają po prostu wypryski, że gdzieś jednak te składniki wchłaniały się w to włosie, przechodziły na moją twarz, uczulały i zapychało to jakoś tak, albo po prostu chyba uczulało bardziej. A tutaj ten hibiskus, nie dość, że pięknie nawilża pędzle, też ładnie pachnie, super się pieni, domywa nawet z wnętrza tych takich pędzli, wiecie, podkładowych czy na mokro. Najgorsze do zmycia, na mokro, bronzery, nie do zmycia było po prostu, a to super. Ja z tego na pewno skorzystam, bo gdzieś właśnie takie opakowanie mam, więc z pewnością było. Kolejna partia pędzli, ale taka jest prawda, że całkiem przypadkiem oddałam kilka pędzli do malowania moich córce, po prostu, że sobie malowałam. Takim przypadkiem. Bo wiecie, co po kartce farbkami. Ale będzie tylko jedno. Znaczy, to jest super, że ty oddajesz córce. Ja oddałam mężowi do czyszczenia komputera wnętrza. Takie wiecie, gorsze, żeby mógł sobie omiatać. Więc mają drugie życie. A ja potrzebowałam właśnie jakiegoś pędzlowego odświeżenia, bo też niektóre pędzle po prostu już widzę, że kończą swój żywot. A swoją drogą pewnie też z kilkoma podzielę się z moją Marlenką. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Także Jazz Up, jesteśmy już od dłuższego czasu tej marce wierne, bo jest naprawdę tania, a rewelacyjna, jeśli chodzi o jakość i tak naprawdę
wszystkie te kształty jakby są, no właśnie tego... Mają sens. Tak. Nie? Tym, czego potrzebuję, tym, czym nauczyłam się i czym mi się dobrze maluje, więc z wielką przyjemnością będę po nie sięgać. Może nie tak przyjemnie będę sięgać po nie, kiedy będę trzeba mieć. Ale jak będziesz miała to... Ale jak będę miała to, uwierz, uwierz. Może. Jak będziesz miała to, może. Ja tylko chciałam dodać, że super w marce Jessup jest to, że oni dodają do tych dużych pędzli osłonkę siateczkową. I wtedy, kiedy suszycie pędzle, one utrzymują swój kształt, to też wydłuża żywotność włosia. Naprawdę, to jest kozackie. W tej cenie, taki cały zestaw, jeszcze to, że oni pięknie opakowane są zawsze, naprawdę, z ręką na sercu, my już używamy tych pędzli już z 2 lata, różnych, z różnych serii i każda póki co przekozacka. I u mnie ostatnia rzecz i w sumie tak pozostając trochę w temacie kolorówki, to będzie korektor. Korektor, który mam wrażenie teraz jest o nim bardzo głośno na Instagramie, na YouTubie, że coraz więcej osób gdzieś tam widziałam, przewinęło się mi, że używają L'Oreal Infallible More Than Concealer. I kolejny korektor, który powiedzmy jest też jak Tarte, czyli ma tą błyszczor jak Nabla. I myślę, że naprawdę do tych dwóch korektorów, które w moim mniemaniu są naprawdę rewelacyjne, on do nich tutaj jakby puka i hello, ja jestem z Wami i naprawdę to są początki moich testów, ale jestem jakby bardzo, może nie tyle, że zachwycona, ale wydaje mi się, że będzie nam się dobrze pracowało, bo po prostu ten kolor, teraz jestem na takim przejściu między, wiecie, już zaczynam troszeczkę może ciemniejsze podkłady, więc tutaj jeszcze troszeczkę więcej pracy mnie czeka, żeby trafić idealnie w punkt, ale nie zmienia to faktu, że się z nim bardzo dobrze pracuje pod tym względem, że on też tak mnie zasyka bardzo, bardzo szybko, więc mogę sobie tutaj, prawda, delikatnie wszystko powklepywać, gdzie potrzebuję, a ja lubię ten duży aplikator. Ja uważam, że on jest atutem, a nie minusem, a L'Oreal jakby to już jest któryś korektor, który mam taki w swojej całej jakby przygodzie. Nie pamiętam, jak nazywał się ten, bo tamten to było dobrych parę lat temu, bo później już oczywiście właśnie nie pamiętam, który to był, który też był spoko, bo potem bardzo długo był Tarte Nabla Affiniton, Tarte Nabla Affiniton, Tarte Nabla Affiniton, no i nagle zapomniałam, ach, no ale ja właśnie tak, ja go tak nie używałam jak ty. A, widzisz, ja miałam bardzo L, bo to jest nowa wersja. Ja dlatego po nią sięgnęłam, to jest Revolution Concealer and Conceal and Define i to jest nasz odcień C6, my używałyśmy i nadal czuję, że siadł, właśnie tak, on nie jest taki bardzo jasny, tylko pasujący już na taką leciutko opaloną skórę i to jest korektor, który ja no, uwielbiam, no tak właśnie bluruje ładnie. Ja jestem ogromną fanką, teraz powstała wersja w ogóle tego korektora właśnie XL i cieszę się, no bo to teraz błyszczor, ale cieszę się, że powstała większa wersja, czyli tutaj mamy chyba 8, no jak na korektor, 9 ml, a tutaj no chyba jest 5, 6. No jak zwykle... 11! 11? Mililitrów, a ty ile tu masz? 9? To by się nie zgadzało coś. Patrzcie. Patrzcież. Może ja to porównywałam do Affinitonu, bo to zastanawiałam się... No ale to tak czy siak. Przecież ten wygląda na większy. Może po prostu opakowanie jest grubsze, denko. Tutaj. Ale tak czy siak jest to więcej, bo ten... już wiem. Ten poprzedni miał chyba 5 ml. Okej. Okay. Dlatego... Bo on był taki krótki, też grubszy, ale krótki. Tak, miał ten błyszczy, taki, że zajmował prawie całość w środku. Okej. Okay. Okej, okay, już styki się połączyły, wszystko dzieje. Ale to jest korektor, który faktycznie robi u mnie na tyle robotę, że nie czuję, żeby mi obciążył skóry. I ja to w nim najbardziej kocham, że on trochę zastyga, wiadomo. Jest mocno kryjącym korektorem, ale kiedy go zmywam, to nie czuję, że skóra jest zmęczona po całym dniu noszenia tego produktu. Więc je najbardziej polecam. I będąc przy takich ciemniejszych już podkładach i tak dalej, to też mówię, trzecie opakowanie marka Resi, bo krem BB, wiem, że są fani tego produktu, wiem, że są też osoby, które totalnie się z tym nie pokochały. Ja to wszystko szanuję. Tutaj odcień Natural Beige, czyli ten nie najjaśniejszy, nie najciemniejszy, dokładnie po środku, nakładany gąbeczką. To jest jedyna metoda, którą ja jestem w stanie ten krem BB wtłaczać w moją skórę i uzyskiwać efekt, który jest dla mnie zadowalający. Nie jest to bardzo mocne krycie, lekko można je zbudować. Powiedziałam, że jest takie raczej do średniego max, ale trzeba go dużo nałożyć, ale też nie o to tutaj chodzi w tym produkcie. On dodaje glow, sama nazwa chyba coś ma z glow. No glow. Self love. Agresywo glow, tak.
Do. Ja jestem tak bardzo dzisiaj inteligentna. Ale to chyba też fakt tego, że nakładasz coś zdrowszego. Tak, i czuję w ogóle, czuję to, że ja się składami, ze składami Resi, bo bardzo lubię i dlatego ten krem BB czuję, że też pielęgnuje moją skórę w ciągu dnia. To nie jest tylko kolor, może on jest lekko ciemniejszy, nakładam go po prostu sobie jeszcze na szyję, na tutaj delikatnie dekolt, żeby to wszystko się wyrównało. Ale nie czuję, że on robi maskę, ja utrwalam go pudrem, gdzieś, gdzie mam jakieś większe niedoskonałości, wjeżdża korektor, ale właśnie dzięki temu kremowi BB czuję, że mam lżejszy makijaż, młodziej ta skóra wygląda i bardzo ładnie odbija światło. I ja tylko jeszcze na zakończenie, a propos niedoskonałości, to mój taki wielki powrót do La Roche-Posay, nie jak to się powinno odczytywać, zawsze się zastanawiam, czy to jest klasyk. To jest klasyk. Musisz go mieć tak zawsze. Tak, tylko że ja miałam z nim tak naprawdę prawie 2 lata odpoczynku. W tamtym roku w ogóle go nie miałam. Chyba, no nie miałam go w tamtym roku. I postanowiłam do niego wrócić, nie dlatego, że mam ogromne problemy ze skórą, ale kiedy już się pojawia jakaś niedoskonałość, to żeby cholera jasna tego nie wyciskać, żeby nie katować tego amolem tak bardzo, bo to jest moja metoda wypalania, to ten produkt, on bardzo ładnie właśnie zmniejsza niedoskonałości, lekko je podsusza, ale nie skórę dookoła. Ma też takie funkcje ochronne, żeby ta skóra właśnie nie była taka nabuchnięta, żeby to wszystko nie bolało, że coś się pojawia. I też u mnie, jeżeli chodzi o plecy, też na jakieś niedoskonałości, jeżeli się pojawiają, on też genialnie sobie radzi. Więc to jest takie dla mnie SOS. Ja go nie używam codziennie, raczej wiecie, raz w miesiącu pewnie gdzieś tam wskoczy na moją skórę, ale miałam bardzo długi odpoczynek, takie wakacje od niego, że czuję, że teraz ponownie będzie dobrze działało. Bo też kiedyś Wam o tym mówiłam, że od niego dobrze zrobić sobie przerwę, bo skóra... Wiem, że to jest takie też kontrowersyjne, bo myślę, że skóra się teoretycznie nie przyzwyczaja do kosmetyków, ale ja mam wrażenie, że do tego naprawdę moja skóra się potrafiła przyzwyczaić i jakby robiła coś takiego, że La Roche-Posay, nic mi to nie daje i tak będę produkowała pryszcze. Tak to wyglądało i naprawdę już na totalne zakończenie lakiery marki High Hybrid, dobrze to teraz mówię, bo tak właśnie zastanawiałam się, czy to było High Hybrid, czy High Hybrid, ale High Hybrid. I to są kolory już takie typowo na lato, ale powrót wielki do szarości, którą noszę teraz częściej na paznokciach. Te kolory, po prostu numerki pokażemy Wam albo na przebitkach, albo w linkach, żebyście widzieli dokładnie jakie chodzi, bo za oba szare ręczę swoją ręką i swoimi paznokciami, że są ładne odcienie szarości, jeden jest szary, drugi jest ciemniejszy i ten ciemniejszy to jest w kolaboracji z NAKD, jest to taka ciekawostka. I dwa róże, jeden z nich jest taki bardziej błyszczący, też taki fajny do wykończenia, na przykład jakiegoś takiego zdobienia na paznokciach albo po całości, żeby one ładnie odbijały światło. Wszystko. Jak widzicie, dzisiaj było naprawdę urozmaicone, jeśli chodzi o kategorie, ale takie właśnie delikatne braki w tych różnych kategoriach miałyśmy i je właśnie uzupełniłyśmy. Więc koniecznie dajcie znać, co nowego u Was ostatnio trafiło do Waszej łazienki czy Waszego domu. Coś, co na przykład najmocniej zapamiętaliście, bo na przykład Was zachwyciło. O, zachęcamy do pisania o Waszych odkryciach, ogólnie zachęcamy do pisania, bo my bardzo chętnie z Wami sobie w tych komentarzach porozmawiamy i również zachęcamy do subskrybowania, bo tak, bo to robi robotę i Wy robicie robotę, że to klikacie i że teraz już 64, a jeszcze niedawno było 63, a może teraz już jest nawet 65, nie wiem o tym, byłoby miło, bo jednak to zawsze jest dla nas miła nagroda. I tyle, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!